Co się dzieje? No dzieje się bardzo wiele. Akcja jest bardzo fajna, skomplikowana. Można by powiedzieć, że tylko koncert, ale tak naprawdę jest to koncert świąteczny naszej grupy wokalnej pod dowództwem Gabrysi Szymańskiej, która działa całkiem niedawno. To są indywidualne lekcje, no a tutaj taka akcja grupowa. Ja się bardzo cieszę z tego, no bo to ci ludzie się integrują. Ale do tego jeszcze scenografię robi, za scenografię odpowiedzialna jest pani z naszej grupy plastycznej. Projekcje wypuszcza Mario z grupy fotograficznej, a dzisiaj przed koncertem będą widać ludzi, postaci, które będą na szczudłach z grupy kuglarskiej, więc no takie mieszanie cudowne, najwspanialsze, ja to uwielbiam coś takiego. No. Dzieje wszystko. O! To się właśnie zadziało i to jest wszystko niechcący, to po prostu jest improwizacja, ale myślę, że skończy się to koncertem. Myślę, że to będzie super koncert, a wiecie dlaczego? Bo mamy wspaniałych wokalistów studia wokalnego, mamy instrumentalistów bardzo zdolnych i w ogóle atmosferę piękną i cudownych organizatorów i zrobimy sobie świąteczny koncert dzisiaj. Wszyscy są chętni, wszyscy chcą pracować. No i oczywiście, jeszcze zapomniałem, z OFU, z drugiej strony nasi przyjaciele z Klapsu, z Ośrodka Kultury Chybskiego. No to też ważne, ważne, trzeba to powiedzieć. Wracając do pytania, czy to jest jakoś trudno. No, my to robimy od wielu lat. Takie akcje uwielbiamy, bo to jest akcja od serca, taka niesztampowa, że ktoś przyjeżdża, wyjeżdża, jest niby też fajnie, ale tutaj nasi ludzie to robią. Wspaniałe. Czyli bez słuchania. I teraz zmieniamy klimat, będzie dużo, dużo wolniej. Pojawia się nad głową tyle gwiazd, widzisz anioła twarz i słyszysz muzykę nieba. Znów oczy przecierasz, to nie sen. To noc wielkich cudów pełna, z tak bliska ogląda się i myślisz, dlaczego szczęście spotyka dziś właśnie mnie. To znaczy grupa istnieje w ogóle pół roku? Bo studio wokalne działa tutaj od pół roku, a ten projekt ma już prawie 2 miesiące, bo tyle po prostu od tego czasu ćwiczymy, czyli jakby od połowy października kolędujemy. I wszyscy tu już wiedzą, że my śpiewamy kolędy przed wszystkimi świętymi i w ogóle. Dziękujemy.
miła niespodzianka, jest mi szalenie miło, naprawdę. To jeszcze może powiem, że wystąpili dzisiaj dla nas wspaniali ludzie, myślę nawet kiedyś prawdziwi wokaliści z prawdziwego zdarzenia, zaledwie po 6 miesiącach wspaniale śpiewający. Amelka, Zuzia, Noemi, pojadę jakby rzędami, Marysia, Zosia, Julka, lecę dalej, Maja, Agatka, Hania, Dominika i ostatni rząd dorośli, Ania, Gaba, Ewa, Dominik, Damian, Piotrek, Justyna. Z tego miejsca myślę, że w naszym imieniu bardzo dziękujemy organizatorom, bez których to wydarzenie nie miałoby miejsca w tak pięknej oprawie, scenerii, z takimi pięknymi obrazami w tle, z tą muzyką, światłem. Dziękujemy organizatorom.